Cześć, witajcie. Z tej strony Łukasz. Dzisiaj jest długo wyczekiwany. Właśnie początek testów wozu paszowego poziomego. Wreszcie do mnie dotarł Celigel Charger H10. Tak, dokładnie, dobrze powiedziałem. Jest to wóz poziomy. Teraz w końcu będzie można zrobić prawdziwy test, a nie tylko takie kręcenie, aby kręcić, co było wcześniej w internecie. Tutaj mam go na około tydzień co najmniej, także będę go sprawdzał z każdej strony. Ogólnie charakterystyka i inne moje wnioski będą w takim obszerniejszym filmie odnośnie tego wozu. Dzisiaj tak na wstępie, rozruchowo, pierwszy raz już mieszałem wóz dla krów mlecznych rano. Zaraz przejdziemy, wam pokażę, jak wygląda struktura i pierwszych fajnych kilka wniosków odnośnie pracy tego wozu. Zobaczmy, co leży na stole. Tutaj no, wysypywać to wiadomo, trzeba się jeszcze nauczyć, ale generalnie jeśli chodzi o strukturę, tutaj mamy nieprzesortowany jeszcze, no to jest fajnie. Może troszeczkę niedomieszany, ale no wiadomo, uczę się. Dopiero będę robił próby tego TMR-u po kilku dniach, kiedy już złapię rytm, jak mieszać, bo to wiadomo, wszystko jest na świeżo. Ale dzisiaj przeprowadzę jeszcze jedną fajną próbę, a mianowicie wrzucę całą belkę słomy do tego wozu. Zmierzę czas któregoś innego dnia spalanie, bo niestety dla młodzieży bym chętnie nim mieszał, bo już widzę, że on pięknie tnie, lepiej niż pionowe. Ale niestety ten wóz jest 10 cm za wysoki do mojej starej obory. Dlatego dzisiaj zrobię tak, że wrzucę całą byłego balota słomy, bo dla jełówek idzie pół. Pół wyrzucę, będę miał za 2 dni do Italmixa i do tego wrzucę balota siano kiszonki, żeby to się wszystko ładnie pocięło, i resztę komponentów, czyli tam powiedzmy pół łyżki kukurydzy, te 300-350 kg i woreczek śruty zbożowej, to ładnie mi wykręci. Wysypię sobie przy ścianie silosu i wrzucę Vitalmixa, żeby tylko rozdać i zobaczę, jaką to zrobi mieszankę, tylko tyle, żeby poglądowo mieć jakiś tam no, pogląd powiedzmy na pracę tego wozu, jak sobie poradzi przede wszystkim z całą belą słomy. To mnie bardzo interesuje, także nie przedłużam, wrzucam belkę i zapraszam na wstępny test. Słomę, powiem wam, szybko ginie. Masa belki około 200 kg, zaraz zobaczymy, ile dokładnie. Dokładnie 200 kg. Bela słomy 202, także jest kilka, niech się pomiesza, dopiero 2 minuty na dobrą sprawę kręci tą belą, damy czas, zobaczymy co po... Słoma się tnie na spokojnie, ja sobie w międzyczasie rozpakuję belkę siano kiszoneczki, żeby już była gotowa dołożyć do tej słomy. Minęło 5 minut od wrzucenia i zobaczcie, już praktycznie kończy.
obciąć całego balota słomy. Jeszcze kilka minut. To jest dobra bajera, te okno. Tu jeszcze jest stało trochę niepociętej, ale walczy, walczy wóz, walczy. Po 10 minutach balot słomy wygląda w ten sposób. Wysypuje połowę, reszta dotnie się razem z ścianą kiszonką. Zobaczcie, co wylatuje. Sieczka, normalnie sieczka. Moim Italmixem to chyba bym musiał 3 godziny tak kręcić, żeby samą słomę ściąć, ale to jest różnica między wozem poziomym a pionowym. Pionowy bardziej służy do mieszania, a poziomy bardziej tnie niż miesza. To jest taka różnica, także co do wyboru do gospodarstwa wozu trzeba podchodzić bardzo indywidualnie. Słomę mam już wysypaną połowę. Tak wygląda pół belki, około 100 kg ściętej słomy. Plan jest taki: wrzucam balota się na kiszonki, przyczepiam szybko łyżkę, jadę po treściwe i po kukurydzę. Właśnie musiałem przełączyć na 540 zwykły z ekonomicznego, bo słyszycie, co się dzieje. Ciągnik już ma co robić, czuję miele. Dobra, przyczepiam szybko łyżkę i myślę, że nim powrzucam, to już będzie wymieszane pocięte. Normalnie jaja, ciągnik zgasł kolejny raz. Znaczy wcześniej nie zgasł, tylko no wiecie co? Tego to się nie spodziewałbym. Roboty robi, ale mocy potrzebuje. Kiszące z pryzmy nawet nie czuł.
ciężko to ciężko, ale dawka dla jałówek jest wymieszana i pocięta perfekcyjnie. Wysypuję przy silosie to, co gdzie nie wjadę, a tam gdzie wjadę, resztę rozdam. Tak oto wygląda przygotowany TMR dla jałówek. Zobaczcie, pocięty to jest normalnie miazga. Tutaj przerzuciłem to do Italmixa, już w Italmixie to tyle kręciło, co na rozdaniu i nic więcej. Gotowa pasza, także do belt to jest rewelacja paszowóz. Tylko to, co zauważyłem, potrzeba dużo mocy. Zapraszam od siebie też na oficjalnego fanpage'a Celikela Północnej Polski. Link oczywiście w opisie. Tam też znajdziecie kontakt, jeżeli też byście chcieli przetestować taki wóz w swoim gospodarstwie.